Jeden wie, ilu Jurytów zginęło w łonie przeciwko najeźdźcom za Wielkiej Wody. Zabijski zwal prowadzony przez czarodzieju wiary i nauki. Co prawda odnoszą się do konkretnych wydarzeń i potyczek, lecz nie oddają w pełni zaangażowania ludów im podległych. Juryci to domadzi, prowadzący koczownicy typ życia w krainach kontynentu. Bogata tradycja, wszechobecna kurtuazja, dbanie o swoich braci współplemieńców. To wszystko sprawiało, że przyjmowani oni byli na najznamienitszych grodach Królestwa Zamku Mgieł. Sam król, po wygranej bitwie pod Oleśmianem, podziękował starszemu duchownemu grupy. Tytuł, jaki otrzymał od króla, czyli naczelnego Juryta Królestwa, predysponował Hergierda Wielkiego do praw własności ziem w królestwie. Jednak przywiązanie do tradycji, duma i bezinteresowność wodza Jurytów nigdy nie pozwoliła objąć własności nad mianowanymi ziemiami. Ktoś ty i czego chcecie? No i tam od razu czegoś chcemy, strażniku. Przejazdem jestem. Dajcie się napić, w gardle zaschło. Dobra no. Skoro w gardle zaschło, sumienia nie mam teraz cię nie wpuścić. Chociaż nie powinienem. Przepustki nie masz, broń przy sobie jakąś dziwną nosisz. A no widzisz. To broń jurycka. Nie dziwna, kto zwykł wojować u naszego boga. Chodźcie! Tawernę na pewno znajdziecie! No, piękna. Obiecany postój. Ja idę zmoczyć gardło i zaraz ktoś do ciebie przyjdzie. Piwa, dobry człowieku. Pszeniczne czy korzenne? O, no proszę. W czasach pokoju to i wybór imponujący. Ale idzie, panie, idzie. Nie możemy narzekać. Jesteśmy wioską położoną na centralnym szlaku handlowym. Towary z południa wędrują na północ i z północy na dalekie południe. Da się zarobić. Gdy wiesz, gdzie zapukać. Ja już nie wierzę w złote interesy. Zawsze jest jakiś haczyk. Mniejszy, większy, ale jest. Czysty zysk, czysty zysk. Z domieszką ryzyka. Ale robimy ryzyko, gdy zarobić idzie. Czyż nie? Każde ryzyko kosztuje, karczmarzu. Moje kosztuje dużo. W zależności od stopnia ryzyka gotowy jestem na rozmowę. Im ryzyko większe, tym więcej i pilniejszych przygotowań powściągnąć wymaga. A, rozumiem. Tutaj ryzyko małe, ale za to znacznych umiejętności wymagać będzie, rycerzu. Mówcie więc. Raz na tydzień, dokładnie to jutro, grupa rycerzy pitne trunki szlakiem wozi. Wino, piwo i gardłacz z Wysp Południowych. Czekaj. Wino i piwo to ja znam, ale co to takiego ten gardłacz? O, wyobraź sobie, że lejesz sobie do gęby, powiedzmy, czysty z boskiej sprawy, pędzony odpowiednio przy towarzystwie grzybków spirytusik. Do tego babunia narwała porzeczek. Następnie wielkim rondu tłuczkiem marmoladę zrobiła i przeciągnęła jeszcze przez praskę, którą to nieraz dziadka po głowie prała. Jak bidula przyłapany na zerknięcie na młodą niewiastę, winny był przed panią swego serca głowę chylić. Do tego jagody,
którego to niczego nieświadoma jagódka, schylając się pod krzaczek, by poskubać ich ociopinkę, nie zauważając z tyłu samolnego myśliwiaka, wielkich oczu nagle i tańczącego gwieździku dostała. Reszta to tajemnica. Sekret wysp. Szamański sekret. Rozumiem. Zdaje się, że musi być smaczny. Tak, cholernie kopie. Na dworze królewskim niepopularny. Ale wśród mieszczan szał, panie, szał. Tania nie sprzedaje, ale za grosze nie kupuje. Klientów na to mam. I gdzie tu widok na zarobek dla mnie? Zapłata za usługę posłańca. To pewnie nie wszystko, czym mógłbym cię uwieść, mości wojowniku. Co proponujesz? I dlaczego mnie? Dobra. Spotkaj się z karawaną Rachwała. To królewski handlarz, bogaty człowiek. Kup od niego towary z listy. Oto ona. Dobrze. A złoto? Tu mamy pewien problem. Bo widzisz, nie znam cię. Dobra cię tu patrzy, ale... Nie ufam ci, bo tę gębę pierwszy raz na oczy widzę. Mam zapłacić z własnych, tak? Kup towary z listy. Odkupię od ciebie za podwójną cenę. Mam tu całkiem dobrą siatkę dystrybucji. Z naszej wioski towary pójdą na sąsiednie grody. Za dobrą zapłatę. Więc jak wolisz. Mi się to opłaci, tobie również. Dobrze, handlarzu. Spróbujemy. Kiedy Rafał będzie niedaleko wioski? Dziś w południe. Spadłeś mi tu niczym kropla deszczu na pustyni. Wyjdź z grodu południową bramą. Idź w kierunku Czarniszu. Na skrzyżowaniu handlarze mają punkt wymiany. Są tam cały dzień. Ale ten towar, który ja chcę, dostaniesz tylko po okazaniu tego listu. To pozwolenie na odbiór. Wyruszą natychmiast. Będę czekał. Powóz stoi na tyłach tawerny. Witajcie, szanowni kupcy. Jakież to dobrodziejstwa przynosicie? To królewska karawana centralna. 20 wozów, kilka lekkich platform i grupa wojska gotowa rozłupić każdego, kto w nieczystych zamiarach podejdzie. A ty? Czego tu szukasz? Rozczarowałeś mnie, handlarzu. Wóz, jak widzisz, mam solidny. Koń zadbany, wyczesany i wczoraj podkuty. Czemuż to miałbym w złych intencjach przyjeżdżać? Pytam, ino. Widzę was po raz pierwszy. To też prawda, szanowny handlarzu. Wyświadczam przysługę dla karczmarza z miasta. Ach tak. A masz listę towarów i glejt na gardłacza? No oczywiście. Racz zerknąć. Zgadza się. Moi ludzie pomogą z przeładunkiem. Należy się 450 złotych monet. Cena zawiera już gardlacza? Tak. Bez będzie połowę taniej. Zrozum naszą sytuację. Nie jest łatwo utrzymać szlak handlowy w miarę dobrym stanie. Ludzi opłacić również musimy. Dobra, dobra, rozumiem. Pomogę im, będzie szybciej. A ty to dlaczego staremu krzyżmarzowi pomagasz? Nudne życie masz, czy jak? Zarobić chcę, to wszystko. Byłem w wiosce przejazdem. Będzie akurat na kilka tygodni wędrowania. Wędrujesz, powiadasz. Wolność. To cecha, której żadna praca człowiekowi nie odbierze. Coś w życiu robić również trzeba. Im bliżej koryta, tym bezpieczniej, czyż nie? Zależy, jak cię trafi. Różnie bywa. Swoją dolę mam. Nie narzekam. Jeno kobietę. Raz na miesiąc widzę. Coś cię szczęścia, że niewiasta czeka. A. Chociaż nadążam futro solidnie przetrzepać. Oj, szczęściarz. A co? A, bo ja znam takie, co by nie czekały. Toście trafiali na niewłaściwe kobiety, wojowniku. Albo ty trafiłeś od razu na odpowiednią szlachetny handlarz.
Dobra, przeładunek skończony. A czekaj, masz. Nowość na rynku. To owoc. Nie patrz, tylko ugryź. Nie bój się. Zjadłem już chyba ze 30. Niezłe, a to co? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Smakuje jednak idealnie, nie? Zobaczysz, będzie chodliwy towar. Bywajcie. Nie czekacie z wieczerzą? O, jesteś, doskonale, i co? Masz? Wszystko z listy. Twoja córka z zięciem już rozładowują wóz. 450 złotych monet dla mnie i koszt posłańca. Czekaj, czekaj. Niech sprawdzą towar, zgodnie z listą. Niech sprawdzają, śmiało. Sam pomagałem przy załadunku. I policzyli się 450 złotych monet? Tak wyszło. Niestety. I na centralnym szlaku za darmo nie dają. Ale to o ponad 100 sztuk złota drożej. No nie wiem. Tych kosztów pokryć nie mogę. Zbyt szybko wątpisz w swoje możliwości. Handlarze podwyższają ceny. Wszyscy płacą. Na swoje wyjdziesz. Mogę zapłacić o... 350 sztuk złota. Tyle powinno to kosztować. Czyli 700 sztuk złota. Cóż, lepszy taki zarobek jak żaden. Towar o 100 złotych monet za drogi przywiozłeś. Naraziłeś mnie na koszty. Mogę ci zapłacić 500 sztuk złota. To tyle. Hola, hola. Wyjdzie, że narobiłem się jak głupi za 150 sztuk złota? Nieładnie, karczmarzu, nieładnie. Oj tam. Zrobiłeś dobrze swoją robotę. Masz tu. 50 dodatkowo. Zadowolony, chłopcze? Masz towar za podobną cenę, ale sam nie ruszyłeś dupska, by cokolwiek zrobić. Za usługę, którą normalnie miałbyś zapłacić z 2000 sztuk złota. Obydwaj potrzebujemy zarobić. Minimalizujemy koszty. No dobrze. Lepsze jedno ziarno w dłoni, niż w nadętej głowie pola stogi. Tylko ciężką pracą do czegoś dojdziesz, pamiętaj! Bywaj, karczmarzu. O, dobrze, że jeszcze jesteś. Masz szybkiego i głębokiego gardłacza. I słuchaj. Dobre to, mocne. Tak, i chodliwe. Magnat z Wsiopola chce znaczną porcję na dziś. No nie wiem, a daleko to? Raptem pół dnia na wschód. Płacę tym razem z góry. Dobrze, przygotuj mi proszę wóz z koniem i wyruszam natychmiast. Tym razem twardość zadania polega na tym, że musisz użyć własnego konia. Mojego konia? Dobrze, zapłać mi teraz 1000 sztuk złota i wyruszam natychmiast. Serca nie masz! Przecież płacę! Myślę, że te 500 sztuk złota powinno pokryć koszty wyprawy, no! O nie, przyjacielu. 1000. Tam się trochę jednak jedzie. W dwie strony. Sam w swojej sprawie już bym nawet tu nie wracał. Dobra, no... 700 i koń. Patrząc na tę twoją habetę, to jeszcze byś tam na miejsce nie dotarł. Ważne słowa. To dobry koń. Dobra, przygotuj konia, zapakuj towary i ruszam jak będę gotowy. Wszystko już gotowe. Dwa worki na plecy. Bywaj!
stać! Spokojnie. Spokojnie, tylko spokojnie. Sockonia! Sockonia, mokra tu dwie! Spokojnie. No, tylko! Tylko bez numerów! Nie celuj we mnie, bo jeszcze kusza wystrzeli. Jak wypali, to poczujesz! Kładź się na ziemi! Szybciej! Tylko bez numerów! Nic nie mam. Tylko te dwa miecze, co widzisz. Uspokój się. Nie chcesz chyba zabić dla paru sztuk złota niewinnego człowieka. Dla paru nie. Dla paru to ja z domu nie wychodzę. Gdzie masz sakwę? No gdzie? Tam, przy koniu, u siodła. Ile oczekujesz, że tam znajdziesz, co? Spójrz na mnie. Jestem tylko posłańcem, chcę uczciwie zarobić. I ja chcę uczciwie zarobić. Jest sakwę. Leżeć. Do rozwale! Na paru sztuk złota? Naprawdę? Jeszcze raz mówię! Na paru z domu będę wychodził! Jest więcej, jak parę co? Masz szczęście! Ktoś mógłby ci odebrać to złoto i no cóż, zadbać o w miarę prostą linię na garnełku! Ty masz chociaż gwarancję przeżycia! No, będzie 750 sztuk złota. Ha, ha, ha. Lepiej niż zaplanowałem. Ha, 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 ha. Zapytam tylko jeszcze, szanowny bandyto, skąd wiedziałeś, że akurat tyle tam będzie? Że nie mniej. Moi fachowunusze muszą się zgadzać. Jesteśmy obaj chłopcami na posyłki, nie? Tylko, tyle tylko, że ty wrócisz, że jeszcze 750 sztuk złota. Ha, ha, ha. No dobrze, czyli wiedziałeś, że mam złoto. Tak jak wspomniałem, miłość jeszcze nawet zaskoczyłem. I to chciałem wiedzieć. Co to takiego? Nic nie widzę! Nie! Nie zabijaj mnie! Nie! Zobacz. To ostrze uwielbia gardłowe sprawy. Spójrz, jak pięknie muska ci jabłko Adama. O, ostrożnie! Skaleczyłeś się. Co robisz? Ja tylko złoto chciałem! Miałeś przeżyć atak! Nie chciałem cię zabić! No dobra. Powiedzmy, że mam dziś dobry dzień i przeżyjesz. Dziękuję, panie! Dziękuję! Kto zlecił atak? Karczmarz! Chciał odzyskać twoje złoto. Miałem z tego coś dostać, duże coś, ale puścić cię z gardłaczem dalej! Precz! Kuszę zatrzymam, a jak zobaczę cię w karczmie po powrocie, zabiję. I pamiętaj, ani słowa. Nie spotkałeś mnie. Witajcie. Jesteście właścicielem tawerny? Co tam masz? Gardłacz! Od tego starego grzyba! Czekałeś na to? O, tak! I to bardzo! Dawaj! Już podaję. To będzie 300 sztuk złota. Ale ja mam umowę z nim! Inaczej się rozliczamy! Nie rozumiem twojego zdziwienia. Podałem cenę, jaką mam pobrać od ciebie za te trunki. Co? Ale ja! Nie obchodzą mnie wasze układy. Mam żądać zapłaty. Ciesz się, że za to stawę cię nie policzę. Ale to rozbój w biały dzień. 300 sztuk złota za... Raz, dwa, cztery, pięć, 10 butelek gardłacza!
Ja nie będę dyskutował. Biorę towar i mnie nie ma. Jak nie ty, to kto inny weźmie. Dobra. Czekaj. Zróbmy mały interes. Ty i ja. Co ty na to? Spójrz na mnie. Jestem zmęczony po dalekiej drodze. Czekaj. Jaśminka! Przygotuj pokój gościnny dla naszego gościa. Jak macie na imię? Kajmir. Już załatwiony. Kuzynki córka. U nas terminuje. Proszę, daj się ugościć. A teraz słuchaj. Ten stary cap miał z mną układ przy handlu oraz dystrybucji gardłacza. Nie wiem, co mu odwaliło, ale kpiąc sobie ze mnie, umowę stracił. Ja rozprowadzam towar na swoim terenie, trochę większym i o klienta mi łatwiej. To ja rozmawiałem z Rachwałem. To ja załatwiłem dostawy gardłacza na tereny królestwa. To wreszcie ja znam samego szamana. Decyduje on o smaku i intensywności. Co sugerujesz? Zostań moim pomocnikiem. Dobrze zarobisz. Wiesz, jak to jest ze złotem. Ponoć szczęścia nie daje. Ale gębę nasyci. Dobra. Zobaczymy. Wyśpij się. Wypocznij. Jaśmina już przygotowała miejsce. Wciąż czegoś brakuje. Wyprawiali wczoraj z wieczora. To ci to wszystkie deski trzeszczały, a jej krzyki to do rana słyszane były. Jak się drze, jeszcze chcę. Nie byłem wczoraj w formie. No, panie kochany, jak u was w rodzinie wszyscy taki jurni, to ja współczuję damskiej części społeczności. Dobrze później gotują. Ale wracając do tematu. Myślałem nad tym, co powiedziałeś. Tak, zrobimy razem interes. Oto twój gardłacz. Za darmo go jednak oddać nie mogę. Proponuję ci udział w zyskach, którego pewnie nigdy jeszcze nie odczułem. Ale musisz coś dla mnie zrobić. O jakim udziale w zyskach mowa? Adekwatnym do włożonej pracy. A praca dla takiego wojownika będzie zaledwie melodią dnia codziennego. Chcesz, bym zajął się dystrybucją gardłacza? Owszem. Poszerzoną o kilka grodów. Z pominięciem naszego nieuczciwego przyjaciela. A skąd wiesz, że to ja nie chcę cię naciągnąć na złoto? Niech cię już o to głowa nie boli. Tu nie chodzi o jakiegoś, za przeproszeniem, włóczęgę, który chce ode mnie marnych 300 sztuk złota. Mam ja z nim na pieńku już od dawna.
złota mam w bród. Jestem prawą ręką Rachwała. Niestety nasz wspólny przyjaciel zaczął kręcić interesy na boku. Tu chodzi o potężny biznes, mój nieznajomy przyjacielu. Pytanie, co ty teraz z tym zrobisz? Niech go szlak! To zależy, co jest do zrobienia. Przede wszystkim wyeliminować kretów tego przekręta. Będzie to na tyle proste, że wszyscy zajmują się transportem gardłacza do Czerni. Takowy transport pójdzie już za kilka dni. I tu twoje zadanie. A tak na karawanę królewską? Nikt cię tu nie zna. Dlatego jesteś najodpowiedniejszy. Mam zaatakować królewską karawanę handlową, za co w królestwie jest już stryczek. Dobrze. Powiedzmy, że zabiję wszystkich. Co dalej? Moi ludzie będą czekać ukryci w krzakach. Przejmą towar. Ty zajmiesz się dostawami już na nowych zasadach. A co z twoim wspólnikiem? Nic. Niech sobie dalej prowadzi tam tawernę. Ale już skromniej. Ciekawy pomysł. Dlaczego twoi ludzie sami nie zaatakują karawany? Nie jesteśmy rycerzami, panie. Ale skoro on ci zaufał, to dlaczego ja nie mógłbym widzieć tych korzyści? Mogę oszukać was obu. Dlaczego byś miał? Ja płacę. Ta kanalia udaje, że płaci. Dużo gada. A jak co do czego? Zmienia zdanie i ucieka. Obaj nie jesteście uczciwi. Być może. Ale to czyste interesy. Wchodzisz w to? Wyruszam jutro na spotkanie z kupiecką karawaną. Wróciłem. Czy teraz, karczmarzu, dasz mi się napić? Możesz sobie kupić coś do picia. Nasze interesy uważam za zakończone. A to dobrze się składa. Twoje też będą już niebawem zakończone. Co? Jak to? A to nie słyszałeś o potężnej jak nigdy dostawie do Czerni, która jest szykowana przez twojego wspólnika? Nie. Kto ci powiedział? Że szykuje dostawę, której jeszcze nikt nigdy do Czerni nie wysłał. A, weź pod uwagę, że to zwykły oszust jest. Nic więcej. Rozumiem. I pewnie stwierdzenie, że twoi ludzie zastaną zamknięte bramy Czerni od nadmiaru towaru, to też blef. Dobra, wysyłaj towary. A to podły poddalec jeden. Co chcesz zrobić? Niech cię to nie... Chociaż czekaj. Tak, to jest myśl. Wyślemy do Czerni prawdziwy orszak dóbr, jakich pełno u nas w magazynie. Staniesz na jego czele. Nie mam czasu na takie zabawy. Albo gryziemy, albo całujemy. To co sugerujesz? Jest sposób. Ustal, kiedy jego ludzie będą szli w kierunku Czerni. Wypuść karawanę. Gdy będą blisko, wybij wszystko. Twoi ludzie przejmą karawanę, a ty będziesz najbogatszym oberżystą w królestwie. Musielibyśmy iść razem. Moi ludzie słabi w walce. Musiałbyś pomóc. Sam nie wybiję karawany handlowej. Poza tym to grozi szubienicą. Nikt cię tu nie zna. To dla ciebie złota robota. Chcę Glejt, ułaskawiający mój występek jako uczynny dla ochrony korony. Skąd wiesz o czymś takim? Zarabiam na życie dzięki takim jak ty. Dobra, zostawię Glej, do roboty, wojowniku. Karawana będzie gotowa za kilka chwil. Szykujemy ją od tygodnia. Moja dostawa dotrze do Czerni trochę szybciej.
Dalej! Nie mamy czasu ruszać się! Musimy jeszcze przejechać przez ten las! Dobra, gdzie oni są? Tutaj. Uwaga! To pułapka! Bandyci w krzakach! Walczyć! To ludzie z lasu, gotowi do walki! Walczyć! To ludzie kaczmarza! Teraz moja kolej. Dobra, to by było na tyle. Teraz dalej do Czarniszu. Otwierać bramy! A ktoście? To twoje wozy! Powiedzcie Rachwałowi, że odzyskałem jego wozy z gardłaczem. Jak jest zainteresowany, to niech do mnie wyjdzie. Dobra, czekaj. Hyżo! Andas już idzie. Karę ci czekać tu, gdzie jesteś. Dwadzieścia wozów. Jakim cudem? Wynik chciwości twoich ludzi, handlarzu. A ty jesteś tym uczciwym, tak? Niekoniecznie, ale tym odpowiednim na pewno. O, czyli rozumiem, że dwóch moich karczmarzy chciało się nawzajem wykończyć i trafili na złego człowieka, który wykończył ich obu, tak? Handlarzu, gdybym chciał, byłbym z twoim towarem daleko stąd. A ty lizałbyś rany po takiej stracie. Tak. To by mnie zabolało. Czego chcesz za moje wozy? Wozy są twoje. Chcesz mi tylko pokazać, że otaczam się bandą idiotów? Myślisz, że ja o tym nie wiem? Chcę zrobić z tobą interes. Wozy i tak są twoje. Policzę sobie tylko za lekcję dla ciebie. Proszę, proszę, dobrze więc. Sprawiłeś póki co tyle, że całe południe zostanie bez dostaw towarów. Nie jest łatwo o współpracownika. Daj mi wyłączność na gardłacza na kontynent, a twoje doczesne problemy się skończą. Umowa stoi.